na początek, bo serce mi strasznie wali, taka śmieszna historyjka, może dwie z dzisiejszego rana, kiedy jechaliśmy, może inaczej. Jakiś czas temu pastor Boguś tutaj na tym miejscu cieszył się z nowego mikrofonu i wtedy nie wiedziałam, dlaczego się tak cieszy. Mówię, przecież to zwykły mikrofon, ale dzisiaj, kiedy jechałam tutaj do zboru, zaczęłam doceniać fakt, że nie będę musiała trzymać go w ręce, tylko że będzie on tutaj umieszczony i nikt nie zobaczy, jak trzęsą mi się ręce. Niestety muszę trzymać ten mikrofon. Ufam, że Pan mnie posili. Córka tutaj jeszcze przed nabożeństwem, kiedy trwało uwielbianie, ciągnie mnie za bluzkę i mówi: Mamusiu, proszę Cię, nie mów dzisiaj tego kazania, bo strasznie się wstydzę. No, chwała Bogu, dzięki Bogu, że nie muszę dzisiaj głosić kazania, że zrobił to pastor Arek, a ja się chcę podzielić tylko krótko świadectwem właśnie o tym, jak Pan pokierował moim życiem, jak mogłam widzieć na własne oczy, jak wypełnia się Jego wola w moim życiu dotycząca mojej przyszłości. Przepraszam, że będę troszkę zaglądać do kartki, ale to pierwsze moje takie świadectwo przed zborem, więc trochę się tremuję. Zacznę może od tego, że jako dziecko uległam bardzo ciężkiemu wypadkowi. Pół roku przeleżałam w szpitalu, po czym rozpoczęłam bardzo ciężką i długą rehabilitację i wtedy obserwując pracę tego zespołu rehabilitacyjnego, zapragnęłam w przyszłości zostać masażystką. Jednak z biegiem lat to marzenie gdzieś odeszło i dopiero w momencie, kiedy urodziła się nasza córka, będąc na urlopie wychowawczym, pewnego razu w ręce wpadła mi ulotka z informacją, że trwa nabór do szkoły właśnie w zawodzie technika masażysty. Jakoś to pragnienie, to marzenie z lat tych dziecięcych na nowo ożyło w moim sercu i stwierdziłam, że zacznę się modlić o Bożą wolę, że jeżeli rzeczywiście Bożą wolą jest, abym została tą masażystką, to On tak wszystko ułoży i pokieruje, że tak się stanie. Kiedy powiedziałam mojemu mężowi o moim pomyśle, on nie był zbytnio zachwycony, gdyż wiązało się to z tym, że muszę zrezygnować z dotychczasowej pracy, że będzie musiał dodatkowo łożyć na moje czesne i te wszystkie inne wydatki związane ze szkołą. Ale modliłam się po prostu, żeby Boża wola wypełniła się w tej kwestii. W pracy też mówiłam o tym, jak byłam ich odwiedzić, że rozmyślam nad tym, że może zmienić coś w swoim życiu, że może zmienić pracę. No po prostu wszyscy mnie wyśmiali. Ale powierzyłam to Panu i modliłam się. Postanowiłam zadzwonić do tej szkoły tylko w celu informacji, dowiedzieć się, jak wygląda nabór, jakie dokumenty byłyby ewentualnie potrzebne. I na tym skończyłam i modliłam się po prostu, żeby Pan sam tym pokierował. Ale czas mijał, nic się nie wydarzyło szczególnego. Więc stwierdziłam, że to widocznie moje pragnienia, że Bóg nie chce takich zmian w moim życiu. I było wielkie moje zdziwienie, kiedy pod koniec wakacji odebrałam telefon, zadzwoniła pani z tej szkoły i oświadczyła mi, że jestem na liście osób chętnych, nie wiem do dziś jak się to stało, i że bardzo mnie prosi, żebym jak najszybciej złożyła potrzebne dokumenty, bo zamykają listę i potrzebują tych moich danych. Więc było to takim ewidentnym dla mnie znakiem, że to jest właśnie ta wola Boża. Już końcem września rozpoczęłam naukę i powiem Wam, że ten pierwszy rok to było takie niesamowite błogosławieństwo. Było ciężko, bo nieraz musiałam wstawać o 4 rano, żeby się uczyć. Każdy popołudnie spędzałam w szkole, ale dzięki Bożej pomocy pierwszy rok zakończyłam z najwyższą średnią, otrzymałam stypendium naukowe i nie musiałam płacić czesnego, więc byłam naprawdę szczęśliwa.
Ale pojawił się inny problem, ponieważ na drugim roku zaczęliśmy praktyki w sanatoriach i te praktyki trwały od 8 rano do 13, później jeszcze schodziliśmy się na zajęcia w szkole. Córka wtedy miała 2 latka i po prostu nie miał się kto nią opiekować. To był naprawdę poważny problem. Zaczęłam się modlić, bo nawet podejmowałam, gdzieś tam pojawiły się myśli, żeby może jednak zrezygnować, ale mówię, Panie, tak odczułam Twoją wolę i nie chcę teraz wycofywać się z tego. Ty, Panie, masz na pewno jakieś rozwiązanie dla tej sytuacji. I ktoś podsunął mi pomysł, że może spróbować umieścić Lilkę w żłobku. Była to strasznie ciężka decyzja dla mnie, bo jakoś nie wyobrażałam sobie tego, żeby 2-letnie dziecko zamknąć gdzieś wśród obcych ludzi, ale postanowiłam, że pójdę zapytać do żłobka. No tam panie powiedziały, że to jest w ogóle niemożliwe, że nabór w obu przedszkolach zakończył się w marcu, to był czerwiec i że po prostu listy są pełne, ale jeżeli mam jakieś takie wielkie potrzeby, żeby może poszła do pani dyrektor i z nią próbowała rozmawiać. Tak też zrobiłam. Oczywiście wcześniej parę dni modliłam się o tę rozmowę i rzeczywiście pani dyrektor powiedziała, że w sumie nie ma miejsc, ale że weźmie Lilkę, tylko że do tego żłobka, który jest oddalony bardzo daleko od mojego domu i musiałabym bardzo dużo czasu tracić, żeby dojeżdżać tam z nią. No i cieszyłam się z tego, że jednak znalazło się to miejsce, ale jeszcze bardziej ucieszyłam się, kiedy pod koniec wakacji zadzwoniła pani dyrektor i oświadczyła mi, że w żłobku tego, do którego bardzo chciałam, żeby Lilka się dostała, jedna mama zrezygnowała i Lilka została umieszczona tam na ich miejsce. Po prostu to była taka radość, tym bardziej, że w tym żłobku pracowała moja dobra koleżanka i wtedy mogłam tak odpoczywać w tym, że nie będą jednak to obce osoby, ale osoba, która zna moją córkę. I tak się też stało. Lilka poszła do żłobka, szybko się tam odnalazła. Wszystko naprawdę układało się cudownie. Skończyłam szkołę. Przyszedł czas egzaminów i tu kolejny stres, ponieważ w poprzednich latach zdawalność była 2 na 10 osób, więc tutaj oczekiwałam znowu takiego Bożego cudu po prostu w tej sytuacji. Oczywiście z Bożą pomocą zdałam te egzaminy i kolejny Boży cud, nie dostałam jeszcze do ręki dyplomu kwalifikacji zawodowej, a już miałam pracę. Mąż wtedy pracował na Czechach i pochwalił się tam pani, u której pracował akurat, że żona skończyła szkołę i poszukuje teraz pracy. I ona stwierdziła, że ma tutaj dużo znajomości w Ustroniu i popyta, czy ktoś by nie potrzebował masażystki. Po tygodniu zadzwonił pan, pytając, czy jestem jeszcze zainteresowana pracą w tym zawodzie, bo na szybko potrzebuję kogoś do pracy. I po 2 dniach byłam pierwszy dzień w pracy na sanatorium. Było to naprawdę tak niesamowite Boże prowadzenie i taka naprawdę tak odczułam, jak cudownie wypełniła się Boża wola względem mojego życia, mimo tych wszystkich przeciwności i tego, że nikt tak naprawdę nie stał po mojej stronie, tylko Bóg. Bóg wiedział, że to jest to miejsce i to jest ta praca i naprawdę jestem Bogu wdzięczna. Robię to, co lubię. Mam wielu takich pacjentów, którzy zadowoleni są z mojej pracy i pocieszają mnie tym, że to jest jednak to, co do czego Pan mnie powołał. Może jeszcze powiem krótko, że niedawno miałam też taką sytuację, kiedy tak jak pastor Arek dzisiaj mówił, stanęłam na takim rozdrożu, musiałam określić się, podjąć decyzję, czy zrobić to, czego Pan ode mnie oczekuje, czy po prostu wykonać polecenie mojego szefa, ponieważ jakieś 2 miesiące temu podpisaliśmy kontrakt na NFZ
I 2 dni przed przyjazdem pierwszego turnusu rehabilitacyjnego mój szef oznajmił mi, że brakuje personelu i będę musieć zejść ze swojego stanowiska, że dobrze znam już to sanatorium, to będę musiała zająć się zupełnie innym rodzajem zabiegów, do których tak naprawdę nie miałam uprawnień. No było mi z tym bardzo ciężko, to było 2 dni, to był piątek, od poniedziałku miałam zacząć pracę na tym nowym stanowisku. I po prostu, kiedy przyjechałam w poniedziałek do pracy, a powiedziałam mu jeszcze, że nie chcę tego robić, że to nie jest zgodne z prawem. On powiedział, że dzisiaj wszyscy tak robią i że nie mam w sumie wyboru, bo nie ma innej możliwości. W poniedziałek poszłam do pracy, ale powiem wam, że to był naprawdę chyba jeden z gorszych tygodni w moim życiu. Było mi z tym tak strasznie ciężko. Co dzień czułam się gorzej, nawet pacjenci widzieli, że coś jest nie tak. I modliłam się, żeby po prostu mówię, Panie, przecież to nie jest Twoją wolą. To nie jest Twoją wolą, żebym robiła coś, co jest wbrew Twojemu prawu, że muszę coś z tym zrobić. Panie, daj mi odwagi, abym mogła po prostu iść i powiedzieć mojemu szefowi, że nie będę tego robić. Poniedziałek, to przez weekend po prostu na kolanach prosiłam Pana o rozwiązanie tej sytuacji. W poniedziałek rano oświadczyłam w pracy, że będę chciała spotkać się z szefem i powiedzieć mu o tym, że nie będę tego robić. Po prostu miny tych wszystkich pracowników były bezcenne. Wszyscy mi odradzali to, że stracę pracę, że nie ma innej możliwości, że muszę tu zostać. Ale po prostu już byłam tak zdeterminowana, że mówię nie. Prosiłam go o rozmowę, nie miał dla mnie czasu, więc stwierdziłam, że zadzwonię i telefonicznie mu powiem, że albo wracam na swoje stanowisko pracy, albo rezygnuję z pracy, że nie będę robić czegoś, co nie należy do moich obowiązków i nie zgadzam się z tym. Żyję przed Bogiem i nie będę robić takich rzeczy. Zadzwoniłam do szefa i powiem wam, że to była strasznie krótka rozmowa. Powiedziałam mu, że nie zgadzam się z tym i chcę zmiany stanowiska pracy, że to nie jest zgodne z wolą Bożą, abym wykonywała to, do czego nie mam uprawnień. Powiedział mi, Agnieszko, nie martw się, od jutra przechodzisz na swoje stare stanowisko. Było to tak niesamowitym Bożym prowadzeniem, ponieważ mąż teraz się rozchorował i wiedziałam, że jeżeli nie będę pracować, to będzie nam bardzo ciężko. Jestem tak wdzięczna Bogu i zachęcam was, aby naprawdę stać w posłuszeństwu Bożym, żeby mimo tego, że czasem sytuacje i ludzie próbują nas zmusić do tego, aby robić te złe rzeczy, aby jednak zaufać Panu i wypełniać to, do czego On nas powołał, posłuszeństwo. Amen.